Pytanie jest jedno, zasadnicze. Gdzie jest Adrian Cios? Pawle, jesteśmy już na żywo. Jest i był w dupie. Okej. Ale co tu się dzieje? Przypominamy, twój jeden wróg został zatrzymany przez rolników. Nie wiem, czy już o tym wiesz, czy jeszcze nie. Nie, no, czy ja mówiłem od razu w internecie, że rolnicy protestują i starego ropucha spotkali po drodze i stwierdzili, że to jest ropuch, że chcą go wyrzucić z internetu i dlatego go tam zatrzymali i gdzieś go tam wciągnęli do jakiegoś traktora, także nie wiadomo, czy wypuszczą starego ropucha, nie? Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Jako prezes FEN zatrudniałeś jednych z najlepszych polskich zawodników MMA w każdej wadze. Musiałeś z nim podpisywać kontrakty, rozmawiać, kłócić się, debatować, negocjować. Nigdy się nikogo nie bałeś, nigdy nic się nie wydarzyło i nagle przychodzi Adrian Cios i dostajesz pierwszy raz takiego potężnego liścia w swojej karierze. Wiesz co, jak ktoś jest pizdą, jest prawdziwą ciotą, to może tylko z partyzanta cię zaatakować. Tak? Ale tyle. No, to był jego wielki błąd i będzie tego żałował. I teraz tak, to wiadomo, już nie będę tego powtarzał, że w klatce go za to srogo ukaże, ale on teraz ma stres, będzie musiał z wianuszkiem ochrony do samej gali, kurwa, się bujać, bo jak tylko jeden moment nieuwagi gdzieś go dopadnę w kuluarach, to wymierzę mu szybciej sprawiedliwość. Jak mam razie, to w dupie, że walka się nie odbędzie, czy to, że uwagi, lepiej, bo niech nie będzie złapać. Dobrze, inaczej, teraz zobacz, to jest naprawdę zabawne, że uważasz, że uderzyłem... Upokorzyłeś mnie, ale dobrze, ale daj mi wytłumaczyć. Ja ci mogłem też w twarz uderzyć, nie zrobiłem tego, ci tylko odepchnąłem. Dałem ci, wiadomo, show ma swoje granice, chciałeś mnie upokorzyć i niestety poniesie za to konsekwencje. Także dobrze, ale do samej gali, niech cię ochrona pilnuje, bo tylko jeden moment nieuwagi, a prędzej czy później się zdarzy, Paweł, a ja to wykorzystam. Widziałeś na zapleczu, co było od razu za Telbimem, uratował cię w ostatniej chwili uratował cię ochroniarz, bo mi chwycił, jak już byłem tyle od ciebie. Ja ci tego nie odpuszczę. I bądź czujny, bo ci mówię. Dobrze, ręka skończyłeś, bo chciałbym, bo mieliś to samo, Paweł, wszyscy już wiemy, każdy zrozumiał. Najman tak samo. No, backstage, ale ja ci tylko mówię, że bądź czujny. Wy jesteście z tego samego pokroju. Bądź czujny, ja już będę na tobie. Co będzie? To ci tylko mówię, twój moment nieuwagi, ja już będę na tobie. To ja ci gwarantuję, że ja będę na tobie, nie? No dobrze, no to się okaże, zobaczymy. Oddaję mu głos. Nie oddajesz mi głos. No zobacz, ale co nie rozumiesz po polsku? Mówię, oddaję ci teraz głos, nie będę ci przerywał i z racji tego oddaję ci głos. Normalna rzecz, chyba cię nie obraziłem teraz. Naprawdę, Paweł, ja nie... Domyślałem się, że nie jesteś za inteligentny, kurwa, ale to... Trzy razy bardziej od ciebie. Ty jedyne, no. Może nie za bardzo, ale teraz jednak bardziej od ciebie. Paweł, przekracza wyście 10 IQ. Ale dobrze, chcesz porozmawiać jednej rzeczy. Każdy uważa, że tak, uderzam z partyzanta, tylko zauważ jedną rzecz. Ja idąc do ciebie do face to face'a, kto na mnie pierwszy ruszył? Odpowiadaj krótko. Ruszyłem. Tak, ciebie, ruszyłeś. Ale nie uderzyłem. Paweł. Widzisz różnicę między odepchnięciem kogoś i tak dalej? Ja ci wytłumaczę różnicę. Trzeba mnie było też odepchnąć, byłoby 1-1. Dobrze, ale posłuchaj, wytłumaczę. Mogłem cię uderzyć, szczerze. Byłeś w moim zasięgu, dobrze, wiesz, że mogłem cię uderzyć. Paweł, ale ty chciałeś mnie uderzyć, ja chciałem mnie nie trafiłeś. Jakbym chciał cię uderzyć, to sobie obejrzyj na kamerze. Paweł, ale cię odepchnąłem po prostu. Paweł, gdybyś ty chciał mnie uderzyć... Chciałeś mnie uderzyć. Jakbym chciał cię uderzyć, to Paweł, bym cię uderzył. No. Ale dobrze, daj mi dokończyć. Chcę ci wytłumaczyć. Będziemy tak chyba pół godziny. No dobrze, gadać. Ty najpierw mówić swoją perspektywę, potem ja swoją. Ruszyłeś do mnie na face to face, chciałeś mnie uderzyć. Nie. Ja no kurwa, daj mi dokończyć. Ja odskoczyłem. Więc przy drugiej sytuacji ja ci pokazałem, jak to się robi, ci jebnąłem liścia. Jeżeli ty na mnie ruszasz, widzicie, problem wszystkich polega na tym, że oni ruszają na mnie pierwsi, a potem się dziwią, że dostają. Tylko widzisz, różnica jest taka, że ja ich trafiam, a oni mnie nie. Więc ale nie ja jest, poproszę reżyserkę, żeby pokazała tą akcję, jak na ciebie. Tak, no ja bym też prosił. Chciałem tam uderzyć. Zerknijmy, że ja cię chciałem odepchnąć. Paweł, nie moja wina, że ty nie potrafisz uderzać i twoje uderzenia są pchane wszystkie. Ty... No to... No dobrze, zobaczysz. Jeżeli ruszenie dla ciebie to nie jest uderzenie. Zobaczysz, jakie są pchane po walce, jak będziesz miał łeb co najmniej taki jak twój idol stary. A ja ci gwarantuję, że ja będę z tobą napierdalał. W ostateczności, gdybym stwierdził jednak, że nie chcę cię aż tak upokarzać, wciągnę cię pod wodę, ale to już ostateczność. No dobra, spoko, w porządku, kurde, zobaczymy. Teraz nie wiem, jak w ogóle, skąd ty sobie, na jakiej podstawie ty mówisz, że ze mną wygrasz, powiedz mi. Jakie ty masz sukcesy? Dobrze. Z kim ty wygrałeś oprócz młodego Magicala? No powiem ci tak, wygrałem dwa razy z twoim panem, gdzie ty z nim wygrałeś ostatnio, z twoim panem. Ale
Posłuchaj, Najman nie jest moim panem, tylko jest pana, panem. To ty miałeś swojego Ferrariego, z którym... Nie, konflikt, Najman jest nie? swoim panem. Który ci haracz pobierał 50% twojego wynagrodzenia, ale absolutnie negocjował ode... twoje kontrakty nie, i byłeś jego marynonetą. Ale ja nie wiem, skąd zresztą masz takie informacje. Zresztą jesteś jego nieudolną podróbką, bo kurwa nic nie potrafi dobrze, swojego inaczej, czy jest, naśladujesz masz, Ferrariego, z którym też się teraz dowody... konfliktowałeś. Nie, no bo rzucasz inaczej. To teraz nie, chcę ci przyznać jedną rzecz, Była ostatnio sytuacja, w której raz faktycznie zachowałeś się honorowo, bo ktoś chciał mnie gdzieś pomówić, ty dałeś takie informacje, że się nie wpierdzasz w rzeczy niepotwierdzone i za to chciałbym ci tutaj chociaż raz prawdę zwrócić honor. Ale ja się zawsze, zawsze zachowuję honorowo. Dobrze, ale widzisz, jest sytuacja... I mi nie możesz nic zarzucić, bo w naszych relacjach Paweł, ja ani razu nie zachowałem się nie fair do ciebie. Ty mnie po prostu zraniłeś jako Paweł, kolega. Nie, to właśnie ty mnie zraniłeś. Po tym wszystkim ja ci pomagałem, pokazałeś mi środkowy palec, jak tylko trochę urosłeś. No. Nie, ja tobie pokazałem, czy ty mi... Dobrze, zacznijmy od tego. Bo widzę, że Paweł chciałby kodeks gangstera odpalić. Nie, to tłumacz nie jest kodeks mi, gangstera, to nie jest, mi bo my nie jesteśmy półświat, to są relacje koleżeńskie. Do mnie, ja używałeś traktowałem... protokół gangstera Pawła. Ale to nie jest protokół gangstera, frajerem, to protokół życia czym jest, i relacji co znaczy frajer? Ja na przykład nie wiem, co znaczy frajer. Chciałbym, żebyś mi wytłumaczył, jakby... Ja nie znam się na takich frajer rzeczach. W moim przynajmniej nie, ale co to, to jest znaczy? Osoba postępująca niegodnie, niehonorowo, nie mająca za nic wdzięczności, nie szanującego swojego słowa i tak dalej. I ty tak jeżeli ja cię zachowałeś. Frajerem, to też mam rację. Słucham? Czyli jeżeli ja bym cię nazwał frajerem, to w twoim określeniu ale mam rację. Ale na jakiej podstawie? Z czym ja cię oszukałem? Jak nie, wypierdoliłeś mnie kurwa z federacji, dla której poczekaj, walczyłem, federacji, którą poczekaj, traktowałem chwilę, jak dom, dla poczekaj, której byłem wierny i lojalny, a wam się ale podklejało poczekaj, kurwa... Nazywaj sytuację po imieniu, ja się nie wypierdoliłem z federacji. Ale w momencie, kiedy ja przyszedłem do szatni tejpować ręce, byłeś już spakowany, nie byłeś roztejpowany i powiedziałeś mi, że już jest pomatany. Ja ci tylko zadałem pytanie, jaka była tego przyczyna. I się ciebie spytałem, czy próbowałeś wymusić kurwa na federacji, że to ostatnia walka w kontrakcie. Nie próbowałem. Powiedziałeś, że to, że ja między innymi tak. I ja wtedy nie, ale właśnie to jest to, że ja nic nie próbowałem wymówić. I to możemy szczerze kłócić się w nieskończoność, bo ty będziesz... Ty no ale nie, szczerze, no poczekaj, możemy się, będziesz kłócić o dupę swojej o federacji, bo do tak, prawdy się nie czy w momencie, a ja nie mam zamiaru, żeby cię komuś ukłaniać, mówić... Ale dobrze, czy w momencie, innego? Kiedy ja ci naubliżałem, byłeś już roztejpowany i spakowany? Nie, jeszcze nie. No to też kłamiesz, no jak? No i nie kłamię. No dobrze, ja na... No dobra, jak nie chcę no ale no prawdy, wiesz, no możemy okay, mieszać w to osoby, które tam były trzecie, tylko nie wiem, czy to jest sens. No ja mogę się... A ja na przykład no, ktoś mam przy tym był, no na pewno był Katman i tak dalej. Nie pamiętam, czy Kastiusza przy tym nie było. Nie, nie jestem Kastiusza pewien. Nie było Kastiusz wtedy, no ale dobrze, nieważne. Dobrze, no to kolejna sytuacja. A sytuacja, w której wysłaliśmy te SMS-y jeszcze zanim w ogóle wszystko się wydarzyło. No, a dlaczego ci wysyłałem SMS-y? No dlaczego, bo nie chciałem postał udostępnić, kurwa, nie, na Prime, bo nie, 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 że nie postał, tylko że nie odbierałeś telefonów. Zlewałeś mnie i tak dalej. Miałeś ważny kontrakt, absolutnie. Masz obowiązki wobec federacji, powinieneś tego posta udostępnić. Ja do ciebie dzwoniłem, a ty nie odbierałeś telefonów, nie zlewałeś. I tylko dlatego ci naubliżałem. No, tak się nie traktuje kolegi, co ci załatwiał walki, pożyczał pieniądze i no właśnie, chciał ci nie traktuje kolegi, ci nie wyzywa się go od frajerów. Ja ci powiedziałem, nie pozwolę sobie, żebyś wyzywał mnie od śmieci, bo śmieciem żadnym nie jestem. Z tego co wiem, to ja mamy pierwszy telefon, daty. A to jest program, gdzie odbieramy telefony. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo? No, Filipek, witamy serdecznie. Cześć Mateusz, cześć Paweł, cześć cios śmieciu. Co tam śmietniczku pierdolony? Słucham cię, pasiko. Kurwa, cios, jak ty możesz komukolwiek, ja już mówię, nie mam żadnej komitywy z Pawłem Myźwiakiem, często mieliśmy konflikt, ale jak ty kogokolwiek możesz, kurwa, nazywać od niehonorowych ludzi? No czy ty wstydu nie masz, kurwa? Nie ma wstydu, ja muszę podkreślić, ale po co ale się wpierdalasz? Tylko do Filipka, zanim przyjdzie, no, ja chcę podkreślić, że Filipek jest osobą bardzo honorową, bardzo. Pan będzie teraz honorowych wystarczał. Miał ze mną konflikt, tak, i przegrał ze mną zakład i się ze mną rozliczył, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę mało spotykane, szczególnie w tym, kurwa, frajerskim środowisku, influencerów i tak dalej. Także, kurwa, Filipek, kurwa, ma u mnie mega szacunek i pokazuje to na wszystkich ostatnich no nie wiem, walkach. Mieć mega szacunek, to nie jest chyba jakaś wartość, którą można się chwalić. Kobi to mógłbyś sobie podejrzeć, kurwa, buty czyścić. A teraz rozmawiajcie. Posłuchajmy, tak. Posłuchajmy. Adrianie, odpowiadaj. Ty cios, a ty, co ty gadasz, kurwa, że jakiś Ferrari jest twoim kolegą i tak dalej, że ja ci wchodzę na jakieś relacje, jak ja właśnie sobie dzisiaj sprawdziłem, a Ferrari cię nazywał tchórzem, ty gadasz, że mu nie podasz ręki, kurwa. Posłuchaj, ja wcześniej odniosłem się do sytuacji, w której ja cię nie znałem, ty mnie nie znałeś i była sytuacja taka, że siedziałeś bodajże, nie wiem, to był Cage chyba, Fame, no nie, nie chcę kłamać, był taki program, w którym brałeś udział i powiedziałeś, czy tam wywiad
i powiedziałeś, że Ferrari otacza się nielojalnymi osobami. Ja to mówię, że na podcaście. Że, no to podcaście, dobrze. Fałszywymi osobami i wymieniłeś typu cios, więc ja powiedziałem ciebie, jakim prawym śmieciu w ten sposób mówisz, gdzie ja akurat, okej, na ten moment, może nasze drogi nie są po drodze, ale na tamten moment, który był, mega go wspierałem, dużo mu pomagałem i ty sobie nie zdajesz sprawy, w ilu prywatnych sytuacjach mieliśmy naprawdę wspólny język, a ty przychodzisz, kurwa, śmietnik szukający atencji i będziesz mówił, kurwa, kto jest lojalny, a kto nie jest lojalny. Ja powiedziałem, zapraszam cię na konferencję, ja ci powiedziałem, że cię za... Posłuchaj. Piłuj mordę, bo nie jesteś na mordę to masz ty, śmieciu, kurwa. Kurwa, baranie, jebane atencje. Posłuchaj, ale to ty dzwonisz tutaj, ciobonku. Końcóweczko dzwonisz tutaj. Ja cię zaprosiłem na następną konferencję. Przyjdź, porozmawiamy. Ale ty mnie nie musisz zapraszać, bo jak ja będę chciał, to ja sobie, kurwa, sam. Ale ty powiedziałeś, że chętnie przyjmiesz zaproszenie, że przyjdziesz na tą konferencję, więc wtedy sobie porozmawiamy i sobie prosto w oczy wyjaśnimy. Zobaczymy, czy prosto w oczy będziesz taki, kurwa, twardy i taki mocny, bo ty tam, kurwa, dużo siedzisz, zamknięty w pokoiku, kurwa, patrzysz i wcale. Małolatek, nikim więcej, kurwa. Nowoczesnym, bo ty to nie robisz dla pieniędzy, tylko ty to robisz, kurwa, dla zasięgów i się z tego właśnie wziąłeś. A skąd ty, kurwa, wiesz, dlaczego ja co robię? Znawca, no bo, wielki, kurwa, siedziałeś zamknięty w pokoju, kurwa, wypuścili cię nagle i zacząłeś szczekać. W turnieju dostałeś w pizdę, więc zapraszam ciebie, kurwa, chętnie z tobą zawalczę. Jak już tego, kurwa, nie wiem, jak go już nawet pizdę, nazywać. To ty dostałeś w 13 sekund, kurwa, od Saszy, chłopie. Wtedy, przegrałem tą walkę, dużo wtedy imprezowałem, nie trenowałem, to jest fakt. Ale na ten moment, biorąc pod uwagę formę, w której jestem, rozpierdalam ciebie, rozpierdalam Miśniaka. 13 sekund, dobra, dobrze, przestań. Za marzenia nie karają, kurwa. Dobrze, ale słuchaj, ale patrzcie, jakim ty jesteś niewdzięcznikiem. Prułeś się do Najmana, a wcześniej walczyłeś na gali u niego. Prujesz się do Pawła Jóźwiaka, a też się prosiłeś na walkę na gali, o walkę na gali u niego, kurwa. Przegrałeś z Cichym, stary. Nie wystąpiłeś na gali charytatywnej, kurwa, i tylko wycierałeś sobie mordę z biurkami na TikToku. Ty jesteś najobrzydliwszą osobą. Po pierwsze, żadnymi nic sobie nie wycierałem, niczym mordy. Po drugie, no to czemu nie wystąpiłeś na tej gali charytatywnej? Posłuchaj, ja miałem chwilę później mieć walkę z młodym Magikalem. Byłem po kontuzji kolana i ja powiedziałem, że przekażę jakąś część pieniędzy w zamian za mój występ, ponieważ to bardziej się opłaci. Ale ja ci tłumaczę, to inaczej. Chodzi o występ, czy chodzi o cel? Dla mnie celem było pomóc. Jeżeli mogłem pomóc, mogę pomóc finansowo, tylko bardziej to pomoże niż, kurwa, mój udział przy 12 innych zestawieniach w danym momencie. No nie wiem, jak coś podajesz chyba, no to powinieneś tam, kurwa, wystąpić do końca, a ty jeszcze potem sobie kręciłeś jakieś TikToki, kurwa, dwa dni po ogłoszeniu, że, kurwa, nie wystąpisz tam, ale dobra. No tak, ale słuchaj, ja z organizatorem rozmawiałem, ja się dogadałem w inny sposób, powiedziałem, jaka jest sytuacja, powiedziałem, że nie ma problemu, ja chętnie na jeszcze jakiś gali u nich zawalczę, a wesprę finansowo, więc prosiłbym, że jeżeli nie jesteś doinformowany, to się nie wpierdalaj, tak jak ci mówię, zapraszam cię na konferencję, porozmawiamy sobie wtedy prosto twarzą w twarz, zobaczymy, czy będziesz taki wyszczekany, jak cię, kurwa, z tego ciemnego pokoju w końcu wypuszczą. Zobaczymy, tylko od razu mówię, że jak podniesiesz na mnie rękę jak na Jóźwiaka, to ty nie wystąpisz, kurwa, na tej gali. No dobrze, no to ja ci od razu mówię, że będę wszystkie te pieski szczekające karał. Cytując swojego idola, możesz wziąć owijki cios. Ty też dostaniesz liścia, od razu ci mówię. Tak jak ten śmietnik, tamten śmietnik, co dostał i każdy inny. Fifi, ja chciałem zapytać, czy ty nie boisz się w takim razie panowie, no to zobaczymy. Zobacz, siedzi, kurwa, kciukać się tam prawie. No to zobaczymy, kurwa. Policja dostała, nie możesz to zbierać, mój pan. Fifi, ty się nie boisz tak trochę przyjechać i spotkać się z Adrianem Ciosem? Ale czego ja no się mam... Cię właśnie poinformował, że dostaniesz z liścia i cię ustawisz. Mam nakręci, kurwa, stary, albo nie wiem, albo... Ciot to jest, kurwa, gościu bez honoru, który zasługuje na liścia i... I to, czy ja mu to zrobię w oktagonie, czy przed, to nie ma Filipku, to jest zwykła pizda, nie zasługuje na to, żeby, kurwa, oktagon zdziwielić, kurwa. Dlatego ja cię jeszcze przed galą rozpierdolę, kurwa. Tylko, kurwa, moment nieuwagi, zobaczysz, kurwa. Jak się pierdolisz, kurwa, to będziesz dał i chuja zarobisz, kurwa, bo przesadziłeś, kurwa, za te swoje, kurwa, pyskowania, kurwa, poniesiesz karę, kurwa, nie? To tam jeszcze kłapie? Fifi, czy jeszcze byś chciał coś powiedzieć na koniec swojego telefonu? Nie, jebać ciota i do zobaczenia. Dobra, spierdalaj, pozdrawiam. Dzięki wielkie, Filipek, za telefon. No proszę bardzo, mamy tutaj kolejne połączenie światów.
Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Pawle, ale tutaj Adrian mówi, że Filipek też właśnie dostanie Lepę i wiele innych osób, które wejdą mu w drogę. Wiesz co, jedyne co może zrobić, to samo co mi, kurwa, z zaskoczenia liścia i od razu wsteczny. Ale jak zaskoczenia? Od razu wsteczny. No. Byłeś skierowany twarzą do mnie, ruszyłeś nami, więc na co ty liczyłeś, że co? Całe życie każdy był przyzwyczajony, że ja, kurwa, jestem na wstecznym, nic nie robię, tylko się patrzę. Bo wszyscy wiedzą, że jesteś pizdą, no, kurwa. A teraz jak widzisz, kurwa, przy ochronie, kurwa, a teraz jak, no, jesteś pół pizdą, no, Paweł, że się odpaliłeś. A czemu, kurwa, zadałeś cios? Czemu oddałeś cios i od razu się cofnąłeś? Nie cofnąłem się. No jak to nie? No to no jak to nie? No kurwa, przecież widać, że ty robisz cios i od razu steka, kurwa. No. Masz, kurwa, jakieś zwidy. No to zobacz sobie, poproś reżyserkę, kurwa. Od razu steka, kurwa, nie? Od razu steka. Moja wina, fakt, że straciłem czujność, kurwa. Jeszcze ale ty, kurwa, tą czujność stracisz w walce jeszcze nie raz. Ja ci pokazałem, że ty nie zdążysz z niczym. No to zobaczymy, kurwa, zobaczymy. Gadaj sobie, masz jeszcze, kurwa, niecałe 3 tygodnie, żeby pierdolić. Klatka wszystko zweryfikuje, kurwa. A tam będzie ciężko pierdać. Na jakiej podstawie ty mówisz, że ze mną wygrasz? Powiedz mi. Dobrze, inaczej. Ale jaki? Z kim ty wygrałeś? Z kim? Z panem, który z tobą wygrał. Z kim? Nie, ty nie wygrałeś z Najmanem. Najman przegrał sam ze sobą, bo no dyskwalifikował. A. No, jak a, to, sam to sam nazywaj, nazywaj rzeczy po imieniu. Sam ja Najmana raz przegrałem po, kurwa, twardej męskiej walce na punkty, a raz go znakautowałem 14 sekund. A ty, kurwa, krzyczałeś tam jak pizda, ała, ała, i to wszystko, co zrobiłeś, tylko go obaliłeś, kurwa, 2 razy. Chciałem cię właśnie też o to zapytać, Adrian, ponieważ to jest ciekawe. Ja ogólnie uważam, że wy obaj jesteście winni. Nie zwalałbym, bo ludzie zazwyczaj zwalają na ciebie albo na Marcina Najmana. Ja uważam, że Marcin Najman zdaje sobie sprawę, będąc tyle w sportach walki, że no z dołu... To znaczy, ja uważam... Mogę dokończyć, że tak. Uderzając, to nie zrobi ci dużej krzywdy. Natomiast też nie uważam, żeby te ciosy były tak mocne, żebyś ty krzyczał to ała, ała, które słuchaj, teraz wspomniał Paweł. Ja ci wytłumaczę. Ja po pierwszej walce miałem, tak jak mówię, wstrząs mózgu, gdzie naprawdę... Bo ci, to nie jest tak. Możesz trafić 100 razy kogoś w dane miejsce, jeżeli chodzi o tył głowy, nic się nie stanie, a możesz trafić raz i może się coś wydarzyć. Ja miałem już coś takiego w głowie, wiesz, jeszcze po tym wstrząsie, potem nie mogłem też sparować, więc przed tą drugą walką w ogóle nie sparowałem, podchodziłem tak jak pies do jeża tak naprawdę, więc automatycznie, kiedy ja go sprowadziłem wtedy i przy pierwszym uderzeniu, tam było parę uderzeń za pierwszym razem w tył głowy, poczułem znowu, wiesz, taki ścisk w głowie i... Panika mnie, taka lekka panika mnie dopadła. Wiesz, ja nie jestem obyty w tym sporcie na tyle, więc jak, wiesz, było ok, w pewnym momencie znowu pisk w takiej głowie. Kurwa, no ktoś, kto nie miał wstrząsu, nie jest sobie w stanie jakby tego wyobrazić. Tak samo jak z kopem w jaja, tak? Możesz dostać kopa w jaja i dla kogoś to będzie, o kurwa, on dostał kopa, ok, ale weź, dostań, kurwa, i wytrzymaj, tak? Tak samo... Patrz, jak twierdzi się, zawsze przeplata z Amadeuszem w historiach, co? Znaczy nie, no ale akurat chodzi o takie 2 najczulsze punkty, wiesz, tak jak jest tył głowy i takie są, w ogóle nie nawiązuje do tego, tak jak są jaja. No w tej sytuacji był tył głowy, ale już sędzia, wiesz, wtedy przerwał, usiadłem, zobaczyłem, że jest wszystko okej, okay. Wstałem, wróciłem do gry, już też chciałem mieć taką taktykę, gdzie już miałem dosiad, już odrywałem się, gdzieś tam go uderzałem, on mnie łapał, przytrzymywał i znowu był w tył głowy, już wtedy ja się próbowałem wyrwać, to, że to jest idiota i za pierwszym razem, jak sędzia przerwał, robił to kolejny i kolejny raz, to już nie jest moja wina, na to nie mam wpływu, bo ja chciałem walczyć, byłem gotowy do bitki. Ja, tu ma akurat rację, ciosy w tył głowy są bardzo niebezpieczne i to jest fakt. Nie można bagatelizować tego. Może komuś, kurwa, zapewnić trwałe kalectwo, to akurat muszę go, kurde, wziąć w obronę, ale, kurwa, z drugiej strony nie powinien się chełpić, że wygrał z Najmanem, bo nie wygrał z nim, kurwa. Najman sam przegrał ze sobą, zdyskwalifikował się. Sam nie rozumiem, czemu Marcin to zrobił. W pierwszej walce rozumiem jeszcze przypadek, ale druga walka to jest pełne przegięcie, no ale on też nie może powiedzieć, że z nim wygrał, tak? Ja o telefon od widza, bo wiem, że ktoś jest na linii. Halo, halo. Cześć, Bartek z Wrocławia. Cześć, Bartku z Wrocławia. Do kogo masz pytanie? Do Pawła. A propos honorowego zachowania. Jedziemy. Mam takie pytanie. Chodzi o poprzednią walkę z Murańskim, którą przegrał, a później wygrał i wycofał się z tego wniosku, który mieli skasować. A co z ludźmi, którzy obstawili jego wygraną, po czym okazało się, że niby tą walkę wygrał i nie interweniował w tej sprawie, aby bukmacher wypłacił pieniądze dla ludzi, którzy na niego obstawili. Jasne, to ja powiem tak, ja rozumiem twoją złość, rozumiem złość tysięcy fanów. Uwierzcie mi, że nie ma w Polsce bardziej pokrzywdzonej osoby niż mnie. Ja bardzo przeżyłem ten wałek sędziowski i tak dalej, bo cała Polska widziała, że ja tę walkę widziałem, wygrałem. Widziało to też 6 niezależnych sędziów, ale niestety są tam też moi wspólnicy, a zmiana werdyktów się wiązała dla nich z bardzo dużymi problemami, między innymi przez różnych sponsorów i tak dalej. Mnie na pewno nikt nie przykupił, żebym nie wycofywał tego protestu. Po prostu nie chciałem im
zrobić dodatkowego problemu. Ja schowałem swoją dumę do kieszeni, bo dla mnie przegrana ze starym ropuchem, kurwa, w Tapology zostanie do końca życia. I po prostu, żeby im nie dawać bardzo ciężkiego orzechu do zgryzienia, wycofałem ten proces, a nie po to, żeby ludzi skrzywdzić. Także wiecie, jeśli mówimy o honorze, to ja schowałem własny honor do kieszeni przede wszystkim, bo jedno moje słowo i ten protest, werdykt byłby zmieniony. Także ja tutaj właśnie uważam, że zachowałem się honorowo. Ja rozumiem ludzi, co stawiali na mnie, czują się wkurwieni, mogę ich tylko za to przeprosić, ale ja po prostu postąpiłem honorowo i schowałem własną dumę tutaj do kieszeni. No a ja uważam, że to wcale nie było honorowe, to było działanie na korzyść wielkiego bukmachera, który po prostu oszukał widzów. I mam nadzieję, że po prostu rozliczą to po prostu przy następnych galach tego bukmachera, nie obstawiając po prostu. Mi też to się nie podoba, ale to nie możemy winić bukmachera za to wszystko, tylko winę ponieśli sędziowie, którzy byli zatrudnieni, niedoświadczeni, młodzi, nie byli zbriefowani i tak dalej. I ja na pewno w Federacji Prime doprowadzę teraz do tego, że więcej takich osób niekompetentnych nie będzie, bo na własnej skórze poczułem teraz, jak bardzo można być skrzywdzonym przez nieprofesjonalnych sędziów. I wiem teraz, jak to znaczy, ja przez tydzień czasu, kurde, cierpiałem. No to teraz widzisz na przykład w mojej walce z Cichym, jaka sytuacja była. Ale tak co ja powiedziałem ostatnio na tym, że tutaj też oglądałem tą walkę na spokojnie, że uważam, że też, kurde, to był werdykt kontrowersyjny. Z perspektywy oktagonu, jak oglądałem tą walkę na żywo, nie widziałem tego. Jak oglądałem sobie teraz ostatnio na YouTubie, to rzeczywiście nie uważam, żebyś tą walkę przegrał. No, tak, no okej, kurde... teraz zobacz, tylko wytłumacz mi jedną rzecz. Pożegnam się z sobą z telefonu. Czy masz jeszcze jakieś pytanie na sam koniec? Znaczy nie, no chciałbym tylko powiedzieć, że różnica polegała na tym, że Adrian Ciostrzy nie odwoływał od żadnego wyroku od żadnego werdyktu sędziowskiego i pieniądze były wypłacone, a u ciebie po prostu to jest jawna manipulacja, bo zobaczyliście, że po prostu to się nie opłaca bukmacherowi, on zainterweniował i dlatego wycofałeś wniosek, nie? No przykro mi, że tak wyszło. Pamiętaj, że tam w zarządzie siedzą moi wspólnicy, z którymi na co dzień od 10 lat jestem. Ja nie mogłem też im robić pod górę i schowałem własne ego. Ja wiem, że wiele graczy zostało skrzywdzonych i jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale ja po prostu miałem tutaj sytuację bez wyjścia. Przecież wiadomo, że bym chciał, żeby werdykt był zmieniony. Myślisz, że ja bym nie chciał? Że nie chciałbym tutaj siedzieć i mówić, że zostałem okuszany i żeby ten kurwa stary, kurwa śmierdzący dziad, kurwa, żeby się nie cieszył, kurde? No okej, okay, to teraz chyba proste, pomijając... Kurde, no. Dobra. Na telefon, proszę bardzo. Właśnie no. Dlatego tak się zachowałem, bo jestem osobą honorową, a że niestety, kurde, moja decyzja ale honorowo... graczy, to jest mi bardzo z powodu przykro i po prostu wszystkie osoby pokrzywdzone przepraszam z tego miejsca, ale nie mogłem postąpić inaczej. Natomiast Adrian Ciozy wołał wilka z lasu. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Słyszałem tutaj przed chwilką jakąś dyskusję o honorze. Kto to jest? Człowiek z pizdą zamiast twarzy może wiedzieć o honorze? Ale ty, ja to źle słyszę. Wie tylko tyle, że... pierdolę. Po co go tutaj... Tyle. Kurwa, słuchajcie, pół roku się z nim męczyłem przez dwie walki, cztery konferencje, jeszcze... Musisz, Paweł, uważać, ponieważ ta pizda... Ja pierdolę. Że ja jeszcze przed tym, jak dostanie ciało. Najman, na trzy gale przegrałeś cztery walki. O czym ty w ogóle mówisz? Jak będzie w tył głowy, bo słuchaj... On drze pizdę, ała, jak jeszcze nie dostanie ciosu. Więc to jest cały, kurwa, patent, żeby spierdolić z walki. Raz mu się udało, spierdolił się na nosze i udawał nieprzytomnego. Także musisz, Paweł, bardzo uważać, bądź może spierdolić. Nie wiem teraz, co... Marcinku, jak to jest, że ciebie zawsze wszyscy oszukują? Jak zawsze ciebie zawsze wszyscy oszukują. Wszędzie cię oszukują. Albo spierdoli z walki z tego z Prime'u, albo tam gdzie go wtedy wyjebałeś. Ale co ty gadasz w ogóle? Właśnie, tam gdzie wtedy wyjebałeś. Ale jest takie przysłowie, jak ktoś się pizdą urodził, to kanarkiem nie zdechnie, no. Metoda. Mam a ciąg to nie jest kanarek, to jest po prostu zwykła pizda i tyle, nie? Był pizdą, jest i będzie pizdą. Tak, Paweł, w końcu ktoś... Pan zadzwonił, dał ci otuchy. Nie pan, tylko kolega, to jest słowo. A kolega, to jest to, czego ty nie zadzwonił. Poczekajcie, kurwa, ty masz tylko panów, kurwa. Panowie, Paweł się cieszy, poczekaj, bo ci tam zapowiedzę, chwila, stop, bo się zrobił wielki rozgardia. Mówię, przedszkole. Marcin, jeszcze raz, bo tutaj jesteś zagłuszony. Nie, błagam, poczekaj.
Ale ty masz pizdę! Przegrać na trzech galach cztery razy trzeba potrafić! Czekaj, Adrian! Nie pozwolę mu, kurwa, kim on jest, żeby tu dzwonić? Uwaga! Wszyscy razem! Mamki cały czas! Jebać ciosa! Jebać ciosa! Jebać ciosa! Paweł! Jadereczko, grabki, łopateczka i do piaskownicy! Jebać to pizdę! Człowiek! Siedzi dwóch chłopów po 50 i będą krzyczeć. Ja pierdolę. Nie umiesz. A ty zamknij się, bo zaraz w dziubo staniesz jeszcze raz. Ja mam 44 czy 5. No to prawie, kurwa. Ty masz ile? Ja już nie chcę żyć. 49. Paweł! No. On będzie chciał spierdolić w pierwszych sekundach, więc musisz lać, gdzie popadnie, kurwa, bo potem nie zdążysz, kurwa. Tak, i skończy jak ty, kurwa. Cztery walki przegrywasz na trzech galach. Będziesz miał twarz, to będziesz mógł dyskutować, Groby. Ale na razie masz pizdę zamiast twarzy. Groby, zdziwiłbyś się. Pizdę to ty masz zamiast twarzy, a ty się, kurwa, niedziesz, bo też nieogolony jesteś. Ty pizdo jedna wyjechałeś. Dobra, weźcie tego śmietnika, rozłączcie. Natomiast jeszcze tylko od pana Jacka w pizdę dostaniesz. Chwila. Marcinie, chciałem cię zapytać, ponieważ no macie tą samą historię. Ostatnio Paweł i Uźwiak też został zdzielony od razu liściem przez Adriana. No bo to są dwie cioty, chciałem kurwa cię zapytać, co ty o tym sądzisz, bo no ten liść też był mocny. Są dwie cioty. To jest największa pizda w Polsce. Dlatego wy dostajecie cały czas po pizdzie, kurwa, płaczecie. No ale nie potrafi, jak kurwa z partyzanta. No bo to jest zwykła pizda. No to więc jakby no... Czyli co, w klatce też powiesz, że z partyzanta dostałeś? Czego się możesz spodziewać po kimś takim, kto nie ma za grosz honoru? Tam słyszałem jakąś dyskusję o honorze. Co może człowiek bez twarzy wiedzieć o honorze? A ty co się cieszysz, kurwa? Ty, kurwa, ty z czego ty się cieszysz w ogóle? Co w tym, kurwa, jest śmiesznego? Będę ładował, ile fabryka tam, tak, kurwa. Kurwa. On będzie biedny, to będą jego najciężej zarobione pieniądze we Free Fight. Nie, a mam wrażenie właśnie, zjebany, kurwa. A ja mam wrażenie, że najłatwiejsze. Rzechotkę, kurwa. Mam wrażenie, słowo honoru dodaję. Przy wszystkich widzach, nie? A jak miał głowy, kurwa, grzechotkę. Dobrze. Gdzie będziesz miał pizdy zamiast głowy? Dobrze, a załóżmy sobie... Jak masz daleko do niego, Paweł, jak masz daleko? Ja nie widzę was. No ty, kurwa, nic nigdy nie widzisz, ślepaku, jebane, potem przegrywasz wszystko. Paweł, jak daleko masz do tej pizdy? Kurwa, z 8 metrów, kurwa. No chuj biegania, nie zdążysz. Jest na wyciągnięcie ręki, czy nie? Marcin, ja to zrobię dla ciebie. Marcinie, ty oglądaj i komentuj, a ja zrobię panu face to face'a. Teraz będzie. Słyszysz? To wstań i go ocharchaj! Ty już się nabiegałeś, kurwa, maratończyku jeden. Pawle, zapraszam do face to face'a. Marcin Najman może komentować. Adrian Cios. Ładuj od razu do pizdy, piękna! Ładuj na łeb! Musisz jeszcze z ochroniarzami pogadać, bo nie chcą współpracować. Nie chcą współpracować. Panowie, dajcie mi go na 10 sekund, nie? Będziecie rozpierdolone. 10 sekund będzie leżał. Byście, kurwa, rozjadę. No to dawaj, chodź. No to chodź. No chodź, kurwa. No to jak mnie trzymają? A jak mnie trzyma... No kopnęłeś pan ochroniarza w twarz, śmietniku, kurwa, ślepy. Ciebie, kurwa. Ty mi to teraz drugiego, kurwa, łajzo, nawet trafię. Ciebie, kurwa, będę... Nie, wiesz, jak to się skończy? Że jeszcze sędziego będziesz napierdalał. To zobaczymy, kurwa, nie? Łachudro, kurwa. Czekaj! Prędzej czy później przed Marką się zagapisz, a ja tam... Ty się już zagapiłeś i przy pierwszej okazji ja się dostałeś. Będę polował na ciebie. Na co będziesz polował? Na ciebie. Na ciebie, na ciebie. Na ciebie, na ciebie będę polował. Na pizdę, człowieka bez twarzy, na ciebie. Nie, ale powiedz szczerze, jakie to jest uczucie mieć pizdę zamiast twarzy? No spójrz, patrzysz w lustro i widzisz to. Paweł, patrzysz w lustro i widzisz. Jest jedno pytanie, to ciocia, powiedz ty, jak ty jest mieć pizdę zamiast twarzy? Zamknij mordy, śmietnik. Paweł, jak ty jest mieć pizdę zamiast twarzy? Jedno pytanie, panowie. Proszę wszystkich. No dobra, niech panowie nam dadzą się zbliżyć. Dobrze, to panowie, podejdźcie do siebie. Marcin, ręce za plecy, panowie, dajcie im chociaż podejść do siebie, bo oni nawet nie są w stanie zrobić kroku. Proszę, podejdźcie sobie. No i co? No i widzisz, ty nie zdążysz. No ja się kurwo. Jesteś za wolny. Paweł, jesteś za wolny, ale ty, bo widzisz, ja ci udowodnię, że ty jesteś za wolny. Ja cię obskoczę sobie. Czekaj, kurwa, chwilę poczekaj. Marcin, jest słabo cię słychać, bo to jest strasznie głośno, tak? No i co? No ty już nie zdążysz, zrozum, że ty nigdy nie zdążysz. Jak będziemy. Ale ty przy niczym, w oktagonie też nie zdążysz. Dobrze, panowie ochroniarze, dziękujemy panowie też, usiądźcie sobie spokojnie. Ale ja mam jeszcze jedno ostatnie zdanie do kibicu. Ty jeszcze tam jesteś, kurwa?
Ja chcę się, przepraszam, już zapomniałem, że on tam w ogóle jest. To jest mieć pizdę zamiast twarzy. Jezus, kończ już, wypierdalaj, tu już jest nudne, kurwa, ile można, Boże. Idź już stąd. Dobrze, panowie, dziękujemy wam za face to face'a. O, proszę. Nie, na to trzeba sobie zasłużyć. No, podłóż pyszczydło. No dawaj, no, dawaj pyszczek, no podłóż pyszczek. O, proszę! No co ty, nic tu nie było, no przestań. Chodź jeszcze raz. Nie udało się? No jak się mogło udać, to jest kurwa... Ja myślałem, że ten prawy to doszedł. Nie, nic nie doszło. Nie doszło? No gdzie doszło? No i widzisz, za wolny, jesteś, Pawełku. No za wolny jesteś, za wolny. Za wolny, bierz jak dziewczynka, jesteś za wolny. To jest game over. Twój game over. Jesteś za wolniutki. No to zobaczymy. Zobaczymy. Dziaduś, game over już zobaczymy. Jest twój. No co, no i widzi. No czekajcie, oddech, dajcie mu. Jeszcze, chcesz? Niech poddycha, chwilę popatrzcie, już poddycha. No nie, słuchamy. Ponieważ ja odnoszę wrażenie... Czekajcie, ty tam jeszcze kurwa gadasz? Jezus, ile jakieś, można? Jakieś, czy on podejdzie, czy nie podejdzie? Ludzie, zadajcie najważniejsze pytanie. Ja to jest mój zamiast twarzy. Dobrze, panowie, siadamy na miejsca, bo ja widzę, Adrian, ty cały czas kusisz ten los, ty cały czas chcesz, no czekasz, aż... Zobacz, on mnie nie złapie. Jest za wolny. Czy pan ochroniarz zasłania trochę kamerę? Za wolny jest. O! Kurwo jebana, nie? Śmieciu, kurwo. Nie? Nic to nie za wolny? Adrian, nic, sam... Ale nie trafiłeś, nie trafiłeś. Sam chciałeś. Nie, pobędzie o kanapę, ty dostałeś, kurwo. Dziękujemy, panowie. Jak jebać ciosa! Jebać ciosa! Weź spierdalaj. Jebać ciosa! Tak samo będziesz, kurwo, leżał w oktagonie. Ale jak leżał? Tak jak teraz, kurwo. No jak leżał? No to jak, kurwo, leżałeś, jak na nosach. Jak leżał, no i co? Leżaczku, tak leżał? Haha, jak największa pizda. Dobrze, Marcinie Najmanie, na koniec tylko zapytam, czy jesteś może rolnikiem? Prawie. Nie jestem rolnikiem, ale wiem, że rolnicy przechwycili najdzielniejszego żołnierza z Legii Cudzoziemskiej dzisiaj. Która Jacka Plugawego. Jacka Plugawy został przechwycony przez rolników, a myślałem, że jako żołnierz Legii Cudzoziemskiej jakimś podkopem albo na spadochronie do was przyleci. No i coś tutaj nie pykło, ewidentnie, no. Tak, wasz face to face, no oczywiście... No bo nie chce mi się wierzyć, no bo nie chce mi się wierzyć, żeby na to kłamał i że tej Legii jednak nie był. Natomiast mi się nie chce wierzyć. Mamy nagranie od Jacka Morańskiego, że faktycznie został zatrzymany przez strajk rolników, ale proszę się nie bać, do tego porwali dojdzie. Podobno go porwali na traktor. Marcin, Morański ponoć porwany przez rolników, no to traktora go wzięli. Porwali go rolnicy. Ci z Wałcza. Dobrze, Marcinie, wy też będziecie mieli oczywiście swój roast, gdzie sam na sam będziesz walczył słownie z Jackiem Murańskim. To oczywiście już niedługo, ponieważ teraz mamy dużo programów. Dziękujemy ci bardzo, Marcin, za komentarz podczas tutaj tej batalii. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiamy cesarza! O, jo, piesek. I chciałbym przypomnieć właśnie dla widzów, którzy teraz są, mamy prawie 50 tysięcy osób, że tak jak wspomnieliśmy dzisiaj, mieliśmy lekko pomieszane programy, ponieważ strajki utrudniły dojazd panu Jackowi Murańskiemu, przez co nie mógł się zjawić na jednym programie z Pawłem Jóźwiakiem, a także Wielkim Bu oraz Bestią. Bestia i strolowany już za chwilę, a tam wiemy już, że Patryk 2703 już się czai na telefon, to dla wszystkich widzów ze świata kulturystycznego będzie na pewno coś bardzo ciekawego. Trolowany i jedziemy dalej z naszym programem. Tak, widzę wielką bestię zmierzającą tutaj na scenę. Siemanko. A także strolowanego, który trzeba podziękować, bo nie miało go tutaj być, a udało mu się. Dwie godzinki, woda. Chciałem, czy twoja narracja jakkolwiek się zmieniła po tej... Znaczy, ja nie szukam poklasku, po pierwsze. Ja nie prosiłem o ten materiał Patryka. Żeby nie było, wiadomo o co chodzi, nagrał go sam. No i okazało się, że pan Piotr to jest niezły aktor z tego wszystkiego. Ładnie sobie, Piotruś, wybrnąłeś, bo miałeś chwilę chwały. Wczoraj się cały dzień pewnie super komentarze, super wpisy, ale okazuje się tak, że polecałeś osobom chorym na depresję. Ogólnikowo wbijać w siebie testosteron. Potem jak rzuciły się na ciebie media, rzucili dziennikarze, rzucili ludzie, zacząłeś zmieniać swoją narrację, ale i tak świeżo po wydarzeniu bardzo wulgarnie odnosiłeś się do ludzi, którzy cię krytykowali za to i po prostu przygotowałeś to sobie, wystarczyło powiedzieć przepraszam wszystkich ludzi urażonych, a nie uciekać. Tylko... Bo prawdziwy facet, tak jak ty mówisz, potrafi wziąć na klatę to, co mówił. Dokładnie, tylko że ja się nie czuję winny.
To jest najważniejsze. O, no to jest twój najważniejszy problem, nie? To nie jest mój problem. To jest problem osoby na przykład twojej, która na przykład nazwała mnie kurwą. Aha. Gdzie nie wiedziałeś, że to jest do osób, które mają stany depresyjne. Ja powiedziałem wprost. Ludzie, nikt nie wiedział. Ludzie, którzy mają depresję, to jest choroba, ale nie osoby, które na przykład ja prowadzę i są na cyklach sterydowych, bo to było do takiego grona osób. Ale to jest teraz zmiana narracji. Ja mówię o tym, co było na filmie. Przesłuchaj sobie ten film. Ja wiem, bo ja to nagrywałem. I to nagrywałem pod wpływem jakichś emocji, bo mój podopieczny źle się zachował. Zaczął mi płakać przez telefon, że ma tak... Wczoraj mówiłeś, że to było kierowane do twoich znajomych. Dokładnie, ale... A teraz mówisz, że podopieczny. Dokładnie. To było do jakby mojego podopiecznego, aha, ale osoba, która ze mną rozmawiała, tak mnie wkurwiła, za przeproszeniem, że musiałem to nagrać, że po prostu to nie jest depresja, tylko ludzie sobie ją wmawiają. I tyle. I temat depresji uważam za zamknięty, bo ja nie mam nikogo zamiaru tutaj przepraszać. To jest proste i logiczne. Gdybym... Ja potrafię wziąć na klatę, potrafię przeprosić każdego. Jeżeli bym, nie wiem, niechcąco ciebie opluł, bym powiedział przepraszam, nie poszedłbym bokiem. Po prostu. Właśnie, Piotrze, wiemy, że musisz mieć małą poprawkę z mikrofonem, że nasi widzowie doskonale cię słyszeli, dlatego strolowany. Chciałem cię dopytać o to, bo odniosłem takie wrażenie, że poczułeś się w pewnym momencie tak, jakbyś został przegadany przez Piotrka podczas konferencji, jasne, ale widzę, że nabyłeś nowej siły. Teraz. Nabyłem nowej siły, bo ja się strasznie stresuję. Przyszedłem do rodziny Cloud, jest to dużo większa rodzina niż Prime. Ja bardzo ciężko znoszę takie wystąpienia. Jeżeli chodzi o początki, ja się muszę rozwinąć, rozkręcić. Jestem youtuberem, więc przy komputerze mówię, kurde, ten Piotrek chyba fajny chłop, niepotrzebnie go tak oskarżyłem. Siadłem do komputera, zobaczyłem, co ludzie mi piszą, jak twoi byli podopieczni nawet, jak oni odbierają to, co pisałeś do mnie. Zaraz ci zacytuję. Ja mówię, kurde, chyba zostałem oszukany i przegadany i dałem tą narrację pociągnąć, komuś się dałem wybielić. Bo ja nie jestem takim człowiekiem, że będę tu sztuczny dym robił, sztucznie wszystko nakręcał. Ja dałem pole do wypowiedzenia się, no ale okazało się, że Piotruś, no, nie oszukujmy się. To było twoje podejście, po prostu zmieniłeś narrację, bo zostałeś zjedzony. Ja nie zostałem zjedzony, bo po pierwsze nie oglądałem... Tam mówiłeś TVN, TVP się odezwał, to... Dokładnie. Wczoraj mówiłeś, że masz żonę, sam powiedziałeś. Twoja żona tam, z tego co wiem, pracuje w sądzie. Moim zdaniem bardzo dobrze cię poukładała, żeby obronić się. Ale posłuchaj, moja żona po pierwsze nie pracuje w sądzie, tylko jest radcą prawnym, to po pierwsze. Okej, no widzisz. Okej, no okej. Czyli może zadbać. Ale widzisz, i widzisz, znowu nie doczytałeś. Tak samo jak nie doczytałeś, nie zadałeś mi pytania, aha, takiego, że napisałbyś, siema, walczymy, słuchaj, wiesz co... Odniosłeś się tak i tak. Ja, idąc na konferencję, ja myślałem, że normalnie będę szedł, a nagle, kurwa, słyszę, że ty na mnie... Ale ja nie mam potrzeby, my się nie znamy, jest walka, jest live, ty mi coś tu powiesz. Ja też się do tego odniosę. Okej, okay, tylko że wiesz, jeżeli, kurwa, ktoś do ciebie pisze jakieś tam komentarze, coś, ja komentarze nie czytam, tak samo dużo osób mi mówiło zajebiście, kurwa, tam coś tam i teoretycznie zlewam na to. Ktoś mógłby powiedzieć, że źle, ktoś mówi dobrze. Są ludzie. Będziesz szedł po ulicy, ktoś na ciebie spojrzy, ale on jest taki siaki. Będzie ktoś szedł, powie, ale jestem fajny. No i kurwa, jeden mówi tak, jeden mówi tak. No bo taka ale jest prawda. Ale to ty twierdzisz, Piotrze, że ty idziesz po plaży i 500, prawa jest 500. Wiem. Patryk dobrze ci tam widzę ten, bo on coś tam nagrywał. Mnie przygotowywał Patryk, mówisz? Ja się sam nie przygotowywałem. Patryk mnie przygotował do tego wszystkiego. Ale ty sam powiedziałeś to na konferencji. Słyszałeś tam tą konferencję, oglądałeś ją ponownie może? Nie oglądałem, ale ja wiem, co ja mówię. Tak? Tak. No powiedziałeś, że jeżeli ty w temacie depresji to nie podtrzymujesz, co automatycznie stworzyło to, że zmieniłeś zdanie i po prostu powiedziałeś zmienione swoje zdanie. No to może powiedziałem, że nie podtrzymuję, czy powiedziałem, że podtrzymuję? No powiedziałeś, że nie podtrzymujesz tego, co powiedziałeś. To podtrzymuję, no to widzisz, no to źle przejęzyczyłem, no okej, spoko, ale... Źle przejęzyczyłem. Słuchaj, dobra, no ale widzisz, czepiasz się, kurwa, takich słów, co nie mają tą totalnie, wiesz, się, jakiegoś... Kurwa, ludzi czepiasz, to tobie ludzie się przeszkadzają. Ty mówisz, że ludzie otyli ci, zazdroszczą formy i tak dalej. Dokładnie, bo tak jest. Tak, zazdroszczę. To dlaczego na przykład wystawiając jakieś, kurwa, zdjęcie na Instagrama czy gdzieś, no, ktoś pisze, no, sterydy, kurwa, to tam. A to grubi ci ubliżają sami? Dokładnie. Większość jest osób, które... No tak. Większość osób jest otyłych. I to nie mów, że nie, bo zazwyczaj tak jest. Tak samo, wiesz, ja co mogę powiedzieć? A jak ja wpadłem w problem, mając 88 kilo, to też ci zazdrościłem formę, dlatego powstał problem przez otyłość mój, jeżeli chodzi o depresję? Ale wiesz co, bo też tutaj dużo osób do mnie pisało akurat na ten temat. Okej. Okay. Zadam ci pytanie, bo powiedziałeś, że nie brałeś narkotyków, nie? Nie brałem.
Mówiłem o tym okresie, gdzie obudziłem się z dnia na dzień i wydarzyło. Też złapali mnie za to ludzie. Mówią, strollowany, przecież paliłeś marihuanę. Sam o tym mówisz otwarcie w YouTubie. Ja nie oglądałem. Paliłem ciebie, marihuanę, ja... ale w depresję wpadłem rok później, gdy już paliłem długi dokładnie. Czas. Dokładnie. A nie wiesz, jakie są skutki uboczne po na przykład marihuanie? Mi właśnie dużo ludzi mówiło na ten temat gdzieś tam w prywatnych wiadomościach. Ty, to był kurwa ćpun, napierdalał kurwa marychę cały czas. Wpierdalał jak prosiak. Tak mi ludzie pisali na twój temat. I to twoi kurwa znajomi. Moi znajomi, tak. Na pewno twoi znajomi. Pozdrawiam moich znajomych, którzy wpierdali ze mną marihuanę jak prosiak. Dobra, tobą. Tylko mnie nazwałeś kurwą i to za to będziesz rozjebany, już powiedziałem chyba, wiesz. No, a co mówiłeś na konferencji ostatniej, że jak Mati, dobrze, że tego nie wyłapałem, jak Mati nas wywoływał na środek, że mnie zgwałcisz w oktagonie. Nie, nie powiedziałem tak. Piotrek powiedział, że mnie zgwałcisz w oktagonie. Dokładnie, będziesz tak po prostu rozjebany, żeby... się nie popierdolił w głowie, co to znaczy zgwałcisz w oktagonie? To chodźcie, może spróbujemy. Co, teraz chcesz się spróbować? No to kurwa. No, no i kurwa, sierpa była po śmieci. Kurwa. Co to za front? Sierpa, kurwa. O, jakiego sierpa, ciebie, chłopie? Ciebie boję? Kurwa, tak stajesz. Ty masz tricepsy, kurwa, pochwal się ludziom. Nie ma skutków ubocznych po sterydach. To ci, gdzie ci tricepsy spierdoliły, kurwa, śmieciu? Śmieciem to jesteś ty, kurwa, do kanalizji będziesz, kurwa, leciał. No, na pizdę zobaczysz. Będę leciał. Powiem ci, te co twoje? Jest. Widziałem twoje tarcze. Tu rusza się jak sztywny tor. Tutaj jest, kurwa, szybko, że rozpierdolę cię, kurwa, w pierwszej rundzie. Chłopie. Ale zasapałeś się, kurwa, przez te 5 sekund. Bo się wkurwiłem, adrenalina mi skoczyła. Ja zobacz, też się wkurwiłem, ale mi adrenalina nie skacze. Chłopie. A ja nie... Ja mam ADHD, ja się nie potrafię panować, dziękujemy, kurwa. Dziękujemy, panowie. Okay. Jest uderzenie. Słuchaj, ja ci powiem jedno. Chłopie. Jeżeli ja zadałem tobie pytanie... Gwałcić w oktagonie. Kto tak mówi, kurwa? Trzeba normalnie, bo mnie nazwałeś kurwą. Tak. Nazwałeś mnie kurwą, dlatego ci powiadam, że powiedziałem, że jest gwałce w oktagonie. Dokładnie. Super. I dlatego tak powiedziałem. Nie wychwyciłeś, kurwa, tego wcześniej. Musiałeś, kurwa, przeanalizować, tak? Chłopie, ty żeby powiedział to pół godziny po fakcie, jak już powiedziałeś, dobra, to ja się nie gniewam za tą kurwę. Kto? Ty powiedziałeś, już wyjaśnione. Ja tak powiedziałem, że się nie gniewam tak, za kurwę. Tak, powiedziałeś, że już wyjaśniłeś mi temat, więc już nie masz mi tego za złe. Nie. Tak ja powiedziałeś. Nie, no. Chodziło o depresję. Ja pamiętam to mniej więcej, to było tak, że zapytałem ciebie najpierw, tak. Czy dalej masz pretensje, powiedziałeś, że nie aż tak, no bo teraz zrozumiałeś jego punkt widzenia. Ale powiedziałem, że on że... też nie ma takich pretensji, bo tak. Ten, więc wy tak naprawdę obaj sobie na tej konferencji. Dokładnie, przebaczyli. Ale nazwałeś mnie kurwą, a ja nie robiłem czegoś takiego. I widzisz, gdyby była taka sytuacja, na przykład, że... Ja ciebie zapytałem, mówię, paliłeś tą inaczej, czy brałeś narkotyki, bo ty powiedziałeś, że masz depresję i tak będziesz dalej. Będziesz ćpasz? Powiedziałem nie ćpam. Czy brałeś narkotyki, czy coś takiego? Nie, powiedziałeś to bardzo w prosty swój sposób. Ćpasz? Powiedziałem nie. Czy ćpałeś może coś? Tak, powiedziałem. Czy ćpałeś? Powiedziałeś, że nie. A ćpałeś? W momencie jak mnie wzięła depresja, nie ćpałem, byłem wolny od dzieła rok czasu. Ale pytałem, czy ćpałeś, tak? Czy nawet ćpałeś? Ale to odnosiło się do tego, jak zachorowałem, jak się obudziłem na drugi dzień. Czy w tym momencie ćpałem, czy piłem? Nie. Okej, okay, no ale to kurwa, przecież choroba nie... Ważyłem 88 kilo, wiesz, byłem w doskonałej formie. No to widzisz, no to kurwa, co zrobiłeś ze sobą teraz? A ty ze sobą co zrobiłeś? Ja teraz wyglądam idealnie, czuję się świetnie, ważę 107 czy 108 kg. Tak, zdobyłeś koszulę bez problemu, pokazałbyś? Pokażesz sylwetkę swoją? Po co mam pokazać? No zerknąłbym, no tak się chwali, że... No przecież widzisz mnie pewnie w internecie niekiedy. No nie za bardzo cię śledzę, mordku, no zobaczyłem te twoje treningi, masz się za kota, robisz siebie nie wiadomo kogo, naprawdę. No z grubaskiem przegrasz, co siądzie na banie. Słuchaj, ja nie mówię, słuchaj, ja wiem... Słyszałem twoje wywiady, zacząłeś mnie tam chwalić, jednak na konferencji stwierdziłeś, że... Tak, ja odniosłem wrażenie, że jakbym nic nie potrafił, jakbym był do zgwałcenia właśnie. A na wywiadach, o, ładny kopie, chłopak. Nie, ja wiem, że ładnie kopie, bo widziałem walkę z Ratajem, dlatego powiedziałem. Ktoś się mnie spytał, że jesteś gruby tam i tak dalej. Ja powiedziałem, że nie, ja nikogo nie lekceważę nigdy w życiu. Nikogo nie lekceważę, jeżeli chodzi o moją jakby rywalizację z tobą w klatce. Nie lekceważę się, szykuję się do ciebie, jakbym się szykował na mistrza świata. Do pierwszej mojej walki, do drugiej, do trzeciej. Tak to wyglądało. I wygląda to teraz. Teraz się czuję jeszcze lepiej niż się szykowałem do wcześniejszych walk, bo mam większe doświadczenie. Skończyłem z kulturystyką. Jeszcze ci odpowiem na temat tricepsów, żeby nie było... Pozrywałeś. Mogę sekundkę ci przerwać, Paweł, Piotrze, no. Ponieważ mamy telefon od twojego odwiecznego wroga. Właściwie to my zadzwoniliśmy do niego. Cały czas się domagał rozmowy z Patrykiem 2703. Witam serdecznie. Witam Piotra, witam Sebastiana i witam ciebie. Witam prowadzącego. Ja od razu, żeby nie przedłużać, bo mam sporo tych pytań, a myślę, że dzisiaj dostanę troszeczkę więcej czasu. Tak pierwsze chciałem powiadomić Piotra, że
No dziwnie jakoś to się składa wszystko do tych czynności seksualnych, bo powiedział Sebastianowi, że zgwałci Sebastiana, do mnie mówił, że będzie mnie dymał i oddawał na mnie mocz, tak aż będą Araby zazdrościć, a więc pomyślałem, no jednak trzeba ten telefon zrobić, pewnie Piotr się za mną stęsknił, bo cały czas myśli o tych czynnościach seksualnych, także porozmawiamy sobie, Piotrze, troszeczkę. Pierwsze pytanie do Piotra. Pytałeś, Piotrze, Sebastiana, czy nie wstydzi się rozebrać przed dziewczyną? Takie mu zadałeś pytanie na konferencji, to ja tobie zadam pytanie. A tobie nie wstydź wchodzić do walki z Sebastianem naładowanym sterydami? Ty musisz się wspomagać, żeby z nim wygrywać? O co chodzi? To jest taka sprawa, że jeżeli coś biorę, to jest moja sprawa. Jeżeli on coś bierze, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Nie powinno cię to interesować. Tak samo wpierdalasz testosteron w dupę, więc wiesz, nie rób siebie kurwa naturala. Ale on nie bierze. Do ciebie mówię przy głupie. Do ciebie mówię przy głupie. Rozmawiamy o tobie. A Patryk nie jest naturalny. Ty go wyzywałeś kiedyś od naturala jebanego. No może, nie jest naturalny. Tak, bo się śmiałem, że daje kurwa naturala, dokładnie. Aha, czyli nie jest. On zapomniał. A więc nie wstyd tobie, musisz się wspomagać, żeby wyjść z przeciwnikiem. Jeżeli biorę testosteron, to biorę tylko i wyłącznie w hormonalnej terapii zastępczej, TRT, po prostu, dokładnie. No dokładnie. 300 miligramów, słyszałem, terapia zastępcza chyba w twojej głowie nasterydowanej. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. No. Nie wstyd tobie chodzić po siłowni bez tricepsów? Wiesz co, no jeden triceps zerwałem na treningu, a drugi triceps zerwałem akurat na macie, jak robiliśmy parter grappling, więc tutaj to, wiesz, ja... I tutaj pytanie, czy nie są to skutki uboczne brania potężnych ilości sterydów? Nie ma takiej opcji, ja to zerwałem na treningu, jak robiliśmy parter, kulaliśmy się, dostałem dźwignię, pociągnął mnie i zerwał mi triceps, po prostu, zwyczajnie. Ale przecież zerwałeś, przecież jeszcze przed nim, zacząłeś trenować sztuki walki, miałeś zerwane dwa tricepsy, nie kłam, Piotrek, no. Dwóch tricepsów nie miałem zerwanych, no właśnie. Zerwałem a jeden triceps. A biceps gdzie masz? A biceps gdzie się zerwał? Gdzie biceps się zgubił? Biceps? Mam bicepsy. Jeżeli mówisz o ostatnim zerwanym bicepsie, co zerwałem, którego teoretycznie nie widać, bo nie widać, stało się to na treningu, jak dawałem sierpa, odbiła mi rękę i zerwał mi się biceps, teoretycznie. Bardzo słabe te, kurwa, mięśnie, naprawdę. Nie, no, słabe, tak, nie trafić sierpem i się zerwa mięśnie od razu? Tak? Nie trafiłem sierpa, nie? I się zerwał... Trafiłem sierpa. Okej. Okay. I zerwał mi się biceps. I to w większości przypadków. No to taka leśka. Chłopie, no człowieku, no większość ma problemy takie i to niekoniecznie kulturyści. Większość fighterów ostatniego czasu też z trenerem rozmawiałem, to mówi tu poszedł biceps, tu poszedł biceps. Także tutaj, wiesz, z drugiej strony frajerze jebany, niech nie interesuje cię, kurwa, to, co ja mam zerwane, to tylko, kurwa, napraw mitomanie pierdolony, psychopato ty, weź lepiej, kurwa, idź do psychiatry, bo tobie psychiatra, kurwa, jest potrzebny. Ja bym chciał tylko zapytać, zaraz przejdziemy do psychiatry. Zaraz przejdziemy. Chciałem cię zapytać, bo sugerujesz, mam takie wrażenie, coś o tych tricepsach, bicepsach zerwanych, tak jakbyś chciał coś przekazać podprogowo. I teraz chciałem cię zapytać, o co dokładnie chodzi, bo ja na przykład nie znam też tego slangu kulturystycznego. Że Piotr Piechowiak może tego nie wiedzieć, ale ogólnie sterydy wzmacniają bardzo mocno mięśnie, ale nie wzmacniają ścięgien ani przyczepów. Dlatego on wszystko zrywa, bo to jest kompletny idiota, on nie potrafi trenować. Zawsze proszeniem idiota, bo ja z reguły go nie wyzywam. Ale gość nie potrafi trenować, dlatego wszystko pozrywał. To jest logiczne. Zaraz będzie tak myślał, że zerwie sobie mózg, ale przejdziemy do następnego pytania. Piotrze, do twojej kultury, odnośnie twojej kultury, bo ty chcesz każdego bić. Mnie chcesz bić, Burnejkę chcesz bić, ja się z tobą słuchaj, nie chcę posłuchaj, bić. Posłuchaj przygłupie. Nie, ty mnie słuchasz. Dostałeś, kurwa, propozycję walki ze mną. Ja nie skończyłem. Ale nieważne, że nie skończyłeś, kurwa, idioto jebany. Psychopato ty, kurwa. Dobrze, to powyzywaj i ja skończę, tak? No, ty nie będziesz, kurwa, kończył. Ty chyba, kurwa, kończysz jako ostatni, baranie ty. Dobra. Posłuchaj, durniu. Sprawa jest taka. No, co jeszcze chcesz coś powiedzieć? No dopowiedz coś. No chciałbym. No to powiedz. No. Skończyłeś wyzwiska? A więc tak, chciałeś bić Burnejkę, chciałeś bić mnie, ty przynosisz. Dostałeś, kurwa, propozycję walki ze mną. Dostałeś propozycję walki ze mną. Powiedziałeś, kurwa, taką zaporową sumę, że oczywiście, kurwa, jej nie dostałeś, a przydałyby ci się, kurwa, te pieniądze. Chciałem ci, kurwa, dać zarobić. Chciałem ci dać zarobić, bo zapierdalałeś, ja, kurwa, na miotle, kurwa, debilu ty, kurwa, oszuście jebany, pierdolisz, ja, kurwa, kocobały, kurwa, ja sprzedajesz, kurwa, diety, kurwa, takim, kurwa, czubom ja jak ty. Wiem. Masz, kurwa, masz kółko wzajemnej adoracji, kurwa, wraz ze swoją kobietą i, kurwa, wysyłacie, kurwa, 300, kurwa, wiadomości mailowych, kurwa, bo nie potrafisz, chłopie, kurwa,
tolerować tego, że ktoś ci kurwa da jakiś komentarz, blokujesz kurwa każdego. Durny. Skończyłeś się pultać? Skończyłeś się pultać? Spierdala, nie odpowiadam na twoje pytania więcej, psychopato jebany. Dobra. Chcesz każdego bić. Chciałeś bić mnie, Burnejkę. Ty przynosisz kulturystom wstyd, stary. Nie jestem kulturystą już, durniu ty jebany. Kulturystyka to jest kultura ciała i umysłu. A ty każdego chcesz bić, ty się zachowujesz jak typowy koks idiota z lat 90. Zadam ci pytanie, zadam ci pytanie. Gdybyś kurwa na Słodkiewicza kurwa nie nagrał z kreatyną czy tam z HMB materiału, to dzisiaj byś tu kurwa nie był. Durniu ty jebany. Przypierdalasz się kurwa do każdego. Do kurwa Burnejki, do Karmowskiego, do Mikulewicza, do mnie kurwa, do osób, które gdzieś są znane, tak? A co ty kurwa prezentujesz? Wychodzisz kurwa, nóg nie masz, masz kurwa nogi jak bocian. Takie memy o tobie powstają. Idioto ty kurwa zawodowy. Ty, ale przygłupie, nogi ty, kurwa. Zrobić, ty trenujesz kurwa nogi, baranie jebany? Czemu się tu czuję? Baranie jebany, trenujesz nogi? Trenujesz nogi, psychopato kurwa? Oczywiście, że tak. Masz tak, to pokaż kurwa nogi, a nie powiększasz sobie kurwa, durniu ty kurwa. Masz materiały, filmowe zdjęcia na Instagramie, jak lubisz oglądać męskie nogi, bo wiem, bo te gwałty, te Araby będą... Dokładnie bym się zlał na ciebie ciepłym moczem, kurwa, durniu ty jebany. Oblałbym cię, kurwa. Przechodzimy do następnego pytania. Ostatnie pytanie. Dalej, kurwa, nie będę nic się opowiadał. Znaczy, Patryku, zadaj spokojnie. Piotrek, ty potrafisz liczyć do dwóch? Przejdźmy dalej. Nie, no to akurat głupie pytanie. Jeden, dwa, no bez przesady. No, tak, no, bez sensu. No jest w tym sens, Sebastian, jest w tym sens. Nie, bezsensowne te szpilki trochę, nie? Jeden, dwa, no, ale... No. Piotrek, ile ty masz dzieci? Piątkę. Ile ty masz dzieci? Piątkę. No powiedziałeś ostatnio na konferencji, że jedno. No to mam piątkę i co cię to interesuje? Powiedziałem, że z tobą więcej, kurwa, rozmawiać nie będę. Temat uważam, że... Bo masz dwójkę, masz dwójkę. A może trójkę jeszcze mi powiesz? Masz dwójkę. To czemu się nie przyznajesz? No bo nie będę z tobą rozmawiał na ten temat. O co chodzi? To ktoś do ciebie się nie przyznaje, czy ty się do dziecka nie przyznajesz? Ja się Zrobiłeś przyznaję się nie przyznajesz? Tak, ja się do ciebie nie przyznaję. No to może prowadzący, może Kanu ci rozpisze gdzieś tam na tablicy. Jeden dodać jeden to jest dwa, a więc ty masz dwójkę dzieci, a nie jedno. No to jak ty wiesz, że mam dwójkę, jak ty wiesz, że mam dwójkę, to niech tak zostanie. Natomiast Patryku, dostałem informację, tak, że faktycznie tutaj dostałeś bardzo ciekawą ofertę od Federacji Cloud i chciałem cię oficjalnie zapytać, jak już jesteśmy na wizji, dlaczego jej nie przyjąłeś, ponieważ no, widać, że emocje, mimo tego, że jesteście parę tysięcy kilometrów od siebie, naprawdę są ogromne. Powiem tak, ja pieniądze mam. To, co mówi tam Piotr Piechowiak, że jak gdzieś tam na miotle zamiatam, to mogę to robić w jego głowie, bo ja mam szacunek do ludzi, którzy sprzątają. On pokazał, że ja jest też idiotą, mam szacunek, tylko udajesz milionera, dobra, kurwa, każdy wiedział, gdzie pracowałeś i jak, kurwa, żyjesz, chłopie. Każdy zaczyna od zera, nie? No. Nie, okej, okay, ja zdaję sobie, ja też zaczynam od zera. Okej, tylko nikt nie pierdoli, że jest, kurwa, milionerem, gdzie, kurwa, jest zapierdalał na miotle, bo, kurwa, wszyscy wiedzą. Nie wstydziłbym się, kurwa, zapierdalać na miotle, być potem stanowisko wyżej, wspinać się, mieć cel, mieć motywację, a ty, kurwa, w ogóle nie masz, chłopie. Pierdolisz, kurwa, tylko to, co wolno. Zadam ci, durniu, pytanie jedno. Powiedz mi jedno. Dlaczego, kurwa, wszystkich do sądu ciągniesz? Nabrajasz, a potem ciągniesz, kurwa, do sądu. Bo cię obrażą. To podaj chociaż jedną rzecz. To podaj chociaż jedną rzecz. Dobra, wiesz, o jakie osoby mi, kurwa, chodzi. Nie, podawaj. Szkoda mi czasu na ciebie. Aha, czyli mnie teraz pomawiasz. No, tak. Pomawiasz mnie teraz. Czyli mnie pomówiłeś teraz. Widzisz? Jakiś ciebie cwaniak? Dobrze. Następna sprawa. A ty jakbyś mógł mi tylko odpowiedzieć, czego się może spodziewać, tak, Piotr, jeżeli faktycznie kiedyś na ciebie wpadnie na ulicy? No to ja będę działał bez zasad. Także on... będę działał bez jakichkolwiek zasad, a więc on zobaczy, co znaczy gangsterka na ulicy. O, proszę. Ten człowiek, co najwyżej, może się nałykać sterydów i udawać gangstera. A tak naprawdę on na ulicy, kiedy by miał z kimś stanąć w oko w oko, to by był mięciutki. On bez sterydów może pojechać na łowisko sobie wędkować, co najwyżej. A więc jeżeli on tylko kiedykolwiek podejdzie do mnie i będzie chciał coś zrobić, to już nigdy więcej nic nie zrobi. Ja mu to obiecuję. Chcesz coś odpowiedzieć bez... Mitoman, no. Dobrze. Patryku, chciałem ci bardzo podziękować za telefon. Tak. Rozruszałeś nam bardzo mocno. Na koniec jeszcze Piotr, pozdrów córkę Roxanę. Dzięki. Bo to trochę głupio, nie? Dzięki bardzo. Na razie. No. Dzięki panowie, dzięki za telefon. Dzięki. Na razie, cześć.
Mówisz mitoman, czyli nie boisz się tego, co mówi. Nie, no, kurwa, tyle razy, co on gdzieś tam uciekał i kurwa się miał pojawiać i się nie pojawiał, to wiesz. Zazdroszczę ci sylwetki przy tym wszystkim. Ty mi? Tak. O! Zazdroszczę czy nie? Czy ty myślisz, że ja ci zazdroszczę sylwetki, czy nie? Wiesz co, nie wiem, no ja bym nie chciał wyglądać tak. Ja po prostu mam taki nawyk, że muszę mieć w miarę jakby poukładaną dietę w ciągu całego jakiegoś tam dnia i tak dalej. Były momenty, gdzie tam tyłem, jak byłem po jakiejś tam operacji i nie trenowałem i tak dalej, to oczywiście... No właśnie, czyli jak bestia chory, to można tyć, można wyglądać jak gówno, ale jak ktoś jest chory, to już bestia... Jak chory? I w dupę w teścia. Nie, nie, nie. Jakby możecie tak jeżeli wyglądać, zrobiłbyś badania i byś miał niski testosteron, a zazwyczaj ludzie mają niski testosteron, badałeś sobie jakiś testosteron? Robię całki, tak zwane całki, czyli hormony, tarczyca. Ale robiłeś testosteron? No tak, tak, tak. No to tak. Jaki masz testosteron? No zawsze w normie. Ja jestem ADHD-owcem jeszcze. Dziwię się, że nie mam nadwyżki. Ale zawsze, czy nawet Kiecol, nie wiem, czy kojarzy z twojej branży, to te badania dla niego robiłem. No u mnie z badaniami, czy jestem gruby, otyły, czy chudszy, to zawsze jest okej, nie? Nie ma problemu ze zdrowiem, całe szczęście. Znaczy wiesz, a dużo ludzi ma problem z testosteronem i to chłopacy młodzi, 20. No jest skąd taka analiza, że dużo osób... A na przykład Kuba Nowaczkiewicz, którego pozdrawiam, to też jest taki twórca. Mówi, co ten bestia pierdoli, ja mam teścia w normie, ja miałem pieniądze, ja miałem dobrą sylwetkę i mnie też złapało, nie? I też potraktował ten twój wylew na Instagramie. Wiesz co, no widzisz, była, jest liczba odbiorców, którzy popierają, a którzy nie. No i tak będzie, tak? To raczej, którzy rozumieją, którzy nie rozumieją, a w tym filmie nie zrozumiał ciebie nikt z tego, co widzę. Nikt, tylko ty to zrobił. No nie do końca. Dużo osób gdzieś tam było, takich odbiorców mam, co mówi, o, zajebiście powiedziałeś. A i twoich kulturalnych kolegów, którzy od razu się na mnie rzucili na Instagramie, napisał mi jeden, nie wiem, czy kolega, ale no, obserwujecie się, depresja nie istnieje, chyba że się wygląda tak i wysłał moje zdjęcie. Także no... Takie na Facebooku, czy... Nie, na Instagramie, ale też widać, że przykokrzone, że w jednej branży robicie jakiś kulturysta, także jeżeli chcecie być w porządku, to no nie robi się takich rzeczy, ale spoko, nie, rozumiem to. Nie macie tego punktu zaczepienia, obrony, to musicie działać na takich prymitywnych działaniach, że wysyłać mi swoje zdjęcia. Wyślijcie moje zdjęcie z 2020, macie na Instagramie. Cześć, cześć. Radar z Madery z tej strony. Witamy Radara, jednego z 10. Domyślam się, po co dzwonić. Dawaj jakiś rościg, mordo. Chętnie odsłucham. To jest rościg. W takim kontraście chciałbym też zadzwonić. W kontraście do Patryka, mojego przedmówcy. Także witam wszystkich chudych, grubych na teściu. I moje pytanie do strolowanego. Słuchaj, dlaczego nie ubrałeś dzisiaj peleryny? Dlaczego nie ubrałem dzisiaj peleryny? No. No dalej. Nie jestem na tyle bystry podczas transmisji live, nie wiem co... No, znaczy, bo chodzi o to, że po prostu tak próbujesz być bohaterem tam, gdzie on niepotrzebny, okay. Że pewnie przydałby się dzisiaj na program stosowny outfit. Na konferencji twierdziłeś, że co prawda źle zinterpretowałeś słowa bestii. Moim zdaniem jednak zinterpretowałeś to tak, jak chciałeś zinterpretować i móc obronić kogoś, kto wcale nie był atakowany. Dlatego drugie pytanie, gdzie byłeś, jak Marcin Najman bronił Jasnej Góry? W domu siedziałem, obserwowałem całą sytuację, ale co do pierwszego, bo ty masz zawsze taki monolog prowadzić i nie daje za bardzo się... No nie, jakby rozmawiajmy. No, rozmawiajmy. Ja nie twierdzę, że właśnie, ja nie powołuję się na ludzi, jakbym chciał być wybielaczem i wiesz, i tutaj, że ja mówię w imię ludzi. Ja mówię w swoje imię, bo też mam problem, też jestem chory, też 2 lata milczałem i też wiem, sama reakcja ludzi po tej konferencji, ile osób z problemem do mnie napisało, pokazuje, jaka jest wielkość tego problemu i te osoby naprawdę... Chciałbym ci pokazać moje privy, co do mnie pisały, jak bardzo poczuły się dobrze z tym, że ktoś mówi o takich problemach. Ja nie jestem żadnym bohaterem, w piździe mam jakąś populistyczną gadkę, po prostu przeszkadzało mi to, jakie bestia materiały wypuszczą, ale widzisz, no zmienił się człowiek, ja nie mam nic do tego, nie? No, dużo ja nie miałem żadnego celu być bohaterem, mi nie zależy, ja już 10 lat jestem w internecie, raz mnie jebali, raz mnie kochali, trzeci raz mnie nosili na rękach, w dupie to mam. No ale jak pisali po konferencji do ciebie, zaczęli wypisywać, to widocznie cel osiągnięty. No to może nie bohaterem, może bardziej czarny charakter, jak na przykład Lord Vader, bo twoje oddychanie po tej awanturze słychać intensywnie w tym mikrofonie. Mam krzywą przygodę, jestem po operacji nosa i oddycham buzią całe życie, także dlatego może. Ale zobaczysz, jak 3 rundki będzie trzeba walczyć, to będę walczył. Nawet jak trzeba było z mielonką, jak ważyłem 130 kilo, to walczyłem 3 rundy. Także tlen mam dobry, nie martw się. No wierzę, kibicuję. Tak poza tym twierdzisz, że otyłość jest spoko? Nie, nikt tak nie powiedział. Ja mówię, jak ktoś pyta, ja mam otyłość, ja jestem osobą chorą na otyłość. Ja nigdzie nie powiedziałem, że to nie jest choroba. Otyłość to jest choroba, trzeba z nią walczyć, ale niektórzy nie mają tak łatwo jak inni, chorują na różne rzeczy.
no i po prostu jest im ciężej, tak? Po COVID-zie był naprawdę napływ osób, które widzisz, już mi się wytrąciłem z równowagi. Po COVID-zie na przykład dużo osób też miało styczność z depresją, dużo osób skończyło swoje życie, poupadały im biznesy. I ja nigdy nie twierdziłem, że otyłość to nie jest choroba. Otyłość to jest choroba. I koniec tematu. Co to jest za pierdolenie? Skąd to wziąłeś? Ktoś mnie pyta... Znaczy nie, jakby ty mówisz cały czas w takiej narracji i po prostu jeżeli twierdzisz, że otyłość jest spoko, no nie wiem, potrafisz zarzucać mu, że on mówi o bestii, piechowiaku, że skoro on chodzi po plaży, to widocznie wszyscy mu zazdroszczą. Jesteś taki pretensjonalny o to, czy każdy musi wyglądać jak Bóg estetyki. No nie musi, ale... Ty intelektualnie na pewno nim jesteś, tylko zapytaj którym, nie? Okej. Moim zdaniem otyłość to choroba. Po prostu mają osoby różne schorzenia i ciężko im schudnąć, zajadają stres. Nie mają takiego celu, dobrze im we własnym wyglądzie, ale wiadomo, no kurczę, otyłość to same problemy. Mi też ciężko się nosi ten kapturek ze sobą. Też mam mniej tlenu niż mógłbym mieć, jakbym tak trenował i był szczuplejszy. I przeszkadza mi to w jakichś różnych czynnościach, dlatego z tym walczę. No teraz schudłem już do bestii 8 kilo, lecę dalej. Myślę, że na walce ze 120, mam nadzieję, będę ważył. Przypominam, że zacząłem od 145. I pamiętajcie, otyłość to choroba, należy z nią walczyć, ale niektórzy nie mają takich, wiesz, celów. Celem gościa, który ma problemy ze sobą, jest najpierw rozwiązanie tych problemów, a potem może wzięcie się za swoją sylwetkę. No. Ja też tu mogę tak... się trochę jąkać i tak dalej mówię. W wystąpieniach publicznych nie jestem jakiś mocny. Jestem w nowej rodzinie, muszę troszeczkę się wyluzować, ale każdy chyba przekaz rozumie jasno. Pierwsza osoba, która przegaduje nam radara na linii. Ja znam radara, ja bardzo lubię jego rozmowę, ale to jest nieprawda, co on mówi. Ja wiecznie mówię, że otyłość to jest choroba. Ja tutaj właśnie chciałem go rozkręcić po to, żeby był przejść do sedna, bo jakby, normalnie nie obraź się, ale to, co mówisz, to najbardziej toksyczny populizm i truistyczne pierdolenie, żeby zjednać sobie lewicowych pustaków, dla których wszystko jest czarno-białe. O, bo ktoś się może poczuć urażony, pogłaskajmy go po główce. Miejmy jasność. Depresja to straszne gówno i ludzie, którzy na nią cierpią, mają przejebane. Jednak mnóstwo osób, tak jak Bestia wspomniał, przy byle gorszym samopoczuciu podpina się pod tę chorobę, jednocześnie tak naprawdę odwracając uwagę od tych, którzy realnie na nią cierpią, a wielokrotnie wystarczy udać się do lekarza, może zbadać hormony, a może tylko ruszyć dupę, wyjść z domu i przestać siedzieć przed komputerem, wpierdalając chipsy bądź jedzenie. Kolejny lekarz, ja pierdolę. Szukać limpezy, proszę nie, stary, cię. Właśnie problem w tym, proszę że ty cię. Próbujesz być lekarzem, stary. No nie. Jakbym takiej osoby powiedział, stary, to idź do lekarza. Ale tu, on będzie żalił się... No ale masz problemy ze słuchem, czy nie słyszałeś, że... Zrób coś z tym. Ale nie, masz problemy ze słuchem? A nie, ty wychodzisz z takim apelem, ja proponuję w ogóle, jeżeli nie będziemy sobie przerywać, to jakby łatwiej się będzie prowadziło tę rozmowę. Zrób coś z tym, idź do lekarza, a nie siedź i narzekaj, że o, bo ktoś powiedział coś tam o depresji, a jakby... prawdziwymi bohaterami takich ludzi są terapeuci, są ludzie najbliżsi. Oni nie potrzebują, żeby strollowany tutaj jeszcze na siłę, bardzo na siłę, próbował ich bronić gdzieś tam na jakichś galach clickbaitowych. Radarku kochany, z moich DM-ów wynika zupełnie co innego niż mówisz. Troszeczkę się nie przygotowałeś, bo pracuję z psychiatrą od 3 lat. 2 lata siedziałem cicho, po 2 latach... Ja nie mówię o tobie. Po 2 latach postanowiłem leczenia na lekach, które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu na terapii. Po prostu wygadać się, bo już miałem takie ciężkie chwile, że naprawdę byłem blisko do zrobienia sobie czegoś złego, ale po prostu nie miałem odwagi, postanowiłem też się wziąć za siebie. I tak jak mówię, to też nie wzięło się z tego ta cała moja choroba, że jest tłumaczenie otyłości, bo jakby to złapało, to ja byłem szczupły, ja ważyłem 88 kilo. Więc to jest w ogóle zupełnie nietrafione. A osoby, z którymi piszę, z którymi sobie pomagamy, Szpaku bardzo często w swoich nutach nawija o takich problemach, o których mówię, też publicznie. I poczytaj sobie komentarze, prześledź całą twórczość Szpaka i ludzie, jakom pomógł. Jak ważne jest to dla ludzi, że nie czują się samotni, bo ich ulubiony raper śpiewa o tych problemach. I tak samo jak ja, odezwałem się o tym na konferencji, zaczęli pisać do mnie moi widzowie i też nie moi widzowie, tylko osoby oglądające Cloud MMA i zobaczyłem, ile osób ma problem, ile osób cieszy się, że to nie jest temat pomijany. Bo tak jak mówisz, to było mój pradziadek mi o tym mówił, że psychika to jest na,
najważniejsze, co mamy w życiu i możemy mieć wszystko, ale bez psychiki nie będzie nic. I osoby z twoim podejściem w latach tam, nie wiem, 80., 70., 90., gdzie o depresji się nie mówiło, bo był to jeszcze większy temat tabu niż teraz jest, po prostu odbierali sobie życie, zabijali się i po prostu nikt o tym nie mówił głośno. I taka jest prawda. Ale widocznie ty też źle zinterpretowałeś. Jakby, no mi się wydaje, że ja dobrze zinterpretowałem to, co ty powiedziałeś, a wydaje mi się, że właśnie ty mnie źle, bo dla mnie mówię, pseudobohaterzy pielęgnują w tego typu osobach poczucie, że powinni wręcz się czuć pokrzywdzeni, że do innych wolno gadać, weź się w garść, ale do ciebie nie wolno, bo ty się źle czujesz. Stary, no nie wiem, mi ciężko znaleźć na przykład twój wywiad, w którym nie wspominasz o tym, że masz depresję, że się źle czujesz, ale ty jesteś tu dla tych wszystkich biednych ludzi. Stary, ale dla tych nikt ludzi, tego nie mówię, powiedział. Bohaterami są terapeuci. Sam mówiłeś w ogóle przed chwilą, że jakby się leczyłeś na to, nie? No to jest rozwiązanie. Jeszcze nie o tym powiedział bestia, jakby żeby iść do lekarza? Znaczy, na tym nagraniu Piotrek mówi, żeby wjebać w dupę teścia, a jak bierzesz testosteron, to idź zbadaj hormony. A jak zbierzesz testosteron, więc to też było do ogółu, że jak się nie uśmiechasz, wjeb sobie w dupę teścia, a jak wpija sobie teścia, to zbadaj sobie hormony. Prześledź sobie nagrania, przesłuchaj jeszcze raz bardzo dokładnie. No to znaczy, ja nie mówię już o tym konkretnym rozwiązaniu, bardziej mi chodzi o to, żeby udać się do specjalisty, zrobić badania hormonalne. O tym nie mówił? Mówiłem, tak. Puść sobie to nagranie jeszcze raz. Radarku, kochany, wypominasz mi tutaj... Ja z tym teściem też się absolutnie nie zgadzam. Ja nie mówię o tym. Dobrze. Ja chciałbym się odnieść... Albo zrobić badania hormonalne. To tam, czy wbija teścia, czy nie wbija, kogo to obchodzi. Zrobić badania hormonalne. Nie wystarczy? Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co mówiłeś. Znajdź wywiad, w którym nie mówisz o depresji. To znajdź wywiad, w którym mówię o depresji rok wcześniej. Mówię, od roku zacząłem się otwierać, zaczęły osoby do mnie pisać tam z tymi samymi problemami. Pomagamy sobie. Ja tutaj nie jestem żadnym bohaterem. Jeżeli by naprzeciwko nie siedział Piotr Bestia Piechowiak, tylko jakiś inny przeciwnik, który nie mówił takich kurwa bzdur na swoim Instagramie, to ja bym siedział tutaj cichutko i nic nie mówił o tym temacie. A że przeciwnik dopasował się do tematu, na który ja cierpię i który mi pasuje, który mi kurwa jebał ostatnie 3 lata życia, to normalne, że będę wypowiadał swoje zdanie i mówił wam, jak tak naprawdę jest. Bo ja nie kryję się tego, jestem normalnym chłopakiem i sobie zobacz, od 2015 roku jestem w internecie, czy ja tam udawałem jakiegoś bohatera, czy ja potrzebowałem się wybielać. Ja mam dobry wizerunek, ja nie potrzebuję sobie podbijać wizerunku, stary. Panowie, niestety będziemy musieli już... Ja nigdy większego hejtu nie doświadczyłem. Jeżeli chcesz jeszcze podsumować telefon, to zapraszamy jeszcze ostatnie 2 minutki i będziemy musieli kończyć. Kurwa, się poplułem cały. Znaczy, no jakby ja podsumować. Mogę powiedzieć na czas to, o czym przed chwilą mówił strollowany, że to rzeczywiście nie działa tak, że 20 lat będziesz palił papierosy, na miesiąc rzucisz, a po miesiącu ci wyjdzie rak, to że to nie jest z powodu papierosów. Więc tak odnośnie tego, co mówiłeś o paleniu. Ode mnie raczej tyle, no nie będę zajmował linii. Będę, tylko nie bij z partyzanta, kurwa. Robimy face to face'a, tak? Zapraszam do face to face'a. To nie bij z partyzanta. Ja nie biję z partyzanta. Okej, ja też nie. To nie bijemy. Gotowy? Ja zawsze. Czemu nie ma żadnych śladów? Z kim sparujesz do mnie? Masz takich z panem partnerem wysokiego? Oczywiście. Mega. Fajna kietka. Dzięki. Dmuchana? Niestety nie. Panowie, to będzie łatwa walka? Dla którego z was? Easy. Dla mnie nie. Dla mnie każda walka jest ciężka. Dla mnie... Ciężko mi powiedzieć. No zobaczymy w oktagonie, a dla mnie póki co easy. Jak patrzę na twoje treningi, zero strachu. Super. Jesteś zdziwiony, Piotrek, że strollowany w ogóle się nie boi? Przy tamtej bójce też ruszył. Super, cieszę się. Tak mówisz na wywiadzie, chcę się bić, idę do przodu. Dokładnie, ja to samo. Duża różnica wzrostu, wagi też z tego, co wiemy. Będzie spora. Piotr Bestia Piechowiak, strollowany. Trochę spokojniejszej wersji, ale mieliśmy również dzisiaj i dymy. Ostatnie słowo do rywala, jak już jesteś tak blisko. Nie, już dzisiaj powiedziałem. Spotkać się jeszcze na konferencji. No, ja też się odpaliłem, daruję sobie. Już kurwa, niech internet pisze, co chce. Dziękujemy bardzo. Piotr Piechowiak, strollowany, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panowie ochroniarze również bardzo, dziękuję. Moi drodzy, tak jak wiecie, dzisiejszy program miał miałe utrudnienia, natomiast dowiedzieliśmy do końca 3 roasty, 1 na 1. Już za kilka dni kolejny z nich i obiecałem wam, będziemy starać się nadrobić program, który dzisiaj został przeminięty przez to, że rolnicy zatrzymali naszego króla wikingów. Do zobaczenia, trzymajcie się i oglądajcie Cloud.